Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Taki mały, aktualny stan hodowli. Jak to u mnie na bieżąco wygląda. Tutaj macie belgi, mordeczki. Jak widać, mieszają sobie jedzonko. Teraz najstarsze byczki, 17 miesięcy obecnie, 10 kwietnia, 12 z 13 ma 17 miesięcy. Tak wyglądają na ten moment. Idziemy dalej. Agregat zahaczony. Także za chwilę będzie przygotowanie stanowiska pod ziemniaczki. Tutaj pryzma z ostatniego wyrzucania obornika. No i tutaj dzisiaj zasiałem, widzicie ten kawałek, nie wiem czy to, może jeden ar będzie, nie? Także owsa zasiałem tutaj po kopcu, po pryzmie z kukurydzą, a teraz przejdziemy sobie na jęczmień ozimy. Tak on aktualnie wygląda, no nie ma warunków pogodowych. Chciałem zastosować już tutaj tę jedyneczkę i regulację, bo to jest konieczne. No na ten moment jest petarda. Na ten moment jest petarda, zabiegi jesienne sprawiły i odpowiednia norma siewu sprawiły, że nie było pleśni śniegowej, nie było chorób na tym jęczmieniu, bo w mojej okolicy dość sporo jęczmieni jest już pokasowanych. Były żółte. Pleśń śniegowa podejrzewam, że zrobiła swoje. Zbyt wczesny termin siewu. Jeszcze są to siewy tradycyjne. W granicach 180-200 kg. Ja tutaj siałem 140 kg i jest dywan. W przyszłym roku będę siał nie więcej jak 120 kg z kwalifikatu. Z tego względu, że ostatnio sobie wyrywałem i sprawdzałem pierwsze kolanko. Pierwsze kolanko dobija już na tym jęczmieniu prawie do centymetra od węzła krzewienia. Także to jest idealny moment na regulację, ale nie ma warunków, dlatego tej regulacji na ten moment nie wykonam. Ale do czego zmierzam? Wyrywałem sobie kilka roślinek, także ten jęczmień, ta odmiana potrafi mieć nawet do 11 rozkrzewień. Nie są to wszystkie mocne pędy, ale 11 rozkrzewień. Czyli przy siewie 300 ziaren na metr kwadratowy to jest 3000, to jest 3000 kłosów. To jest 3000 kłosów, to jest nierealne, żeby to się utrzymało. Tu będą takie redukcje, że głowa mała. Nawożenie zostało wykonane, dość solidne. No i przepaduje na ten moment, także jeszcze się ten łan utrzymuje, ale już widzę, że jest za mocno. No 140 kg to jest zbyt gęsty siew, no niestety. Tutaj tak w przyszłym roku się nastawiam, że będę siał po prostu nie więcej jak 200-250 roślin na metrze. I jeszcze troszeczkę opóźnię się, bo widzę, że jak jest grzybówka, dwa razy robak,
i odchwaszczanie zrobione na jesieni, no to te jęczmienie no wyglądają. Także to na tyle chyba w tym vlogu dzisiejszym. Taki szybki z rana. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.